mamy przygotowane bardzo fajne, jednobrzmiące umowy. Grzegorz Sobczyk, wiceprezes WKS Wawel Kraków, pan Robert Korzeniowski, Wawel Kraków, dwie instytucje, dwie firmy, RK Athletics i Wawel Kraków, będą od tego momentu współpracować. Będą wspólnie rozwijać i krzewić kulturę fizyczną, rozwijać lekką atletykę poprzez naprawdę wiele różnego rodzaju akcji i właśnie w tym momencie oficjalnie podpisują umowę o współpracy. Byłem zawodnikiem klubu Wawel Kraków przez wiele, wiele lat. Z tym klubem, dla tego klubu Krakowa zdobywałem wszystkie moje medale najważniejsze światowe i olimpijskie. I teraz chciałbym zaproponowałem, to zresztą taka moja propozycja spotkała się z przyjaznym odzewem, stworzenie Akademii Lekkoatletycznej pod moim imieniem, Roberta Korzeniowskiego, gdzie młodzież w wieku od 6 roku życia, czyli dzieci i młodzież, będziemy zapraszać na treningi lekkoatletyczne. Zapraszamy na treningi razem z rodzicami, rodzice też będą mogli lekkoatletykę trenować, a rozwijać swoją karierę sportową właśnie w klubie Wawel Kraków. W związku z tym zapraszamy tutaj, tu nie ma limitu wieku, tu jest od 6 do 106 lat co najmniej. W związku z tym będziemy się spotykać na tym stadionie, jednym z trenerów będzie Grzegorz Sudoł, będzie Ilia Markow również tutaj trenował i będą inni fachowcy od lekkiej atletyki. Taka inicjatywa już ma miejsce w Warszawie, trenujemy, ale nie przenosimy Warszawy do Krakowa, tylko budujemy tutaj klub w oparciu o moje krakowskie korzenie i o klub mojej sportowej młodości, największych sportowych sukcesów, czyli Wawel Kraków. Sobie tutaj z czterokrotnym mistrzem olimpijskim w lekkiej atletyce, w chodzie sportowym na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Wawel i tak sobie myślę, Robercie, że to troszeczkę taki sentymentalny powrót na obiekty do klubu, którego barwy reprezentowałeś w latach tych, których odnosiłeś największy sukces. Powiedziałeś o czterech medalach. Wszystkie te cztery medale miały swoje powitanie tutaj na tym stadionie. Przez długie lata potem kibicowałem temu, by się stało to, co się właśnie stało, czyli by była tutaj nowa bieżnia, by były warunki dla lekkiej atletyki, by opowieść o tych moich medalach nie była jakąś taką tylko legendą z lat minionych, jakimś okresem całkowicie zamkniętym. No dzisiaj jest szansa na to, żeby tę lekkoatletykę na Wawelu znowu budować, by ta moja historia była początkiem historii innych młodych ludzi. No, bardzo, bardzo ważny moment dla mnie i niebywale się cieszę, że dzisiaj w tej inauguracji wziął udział tyle młodych gwiazd, fajny entuzjazm i bardzo, bardzo się cieszę, że ja też będę miał szansę na to, by pisać nową historię z Wawelem. No właśnie, wielka sprawa dzisiaj, podpisana umowa pomiędzy Tobą i Wojskowym Klubem Sportowym Wawel. Jest szansa, żeby ten polski chód sportowy w ogóle lekkoatletykę jeszcze mocniej odbudowywać, prawda? Ja myślę, że tutaj rzeczywiście trzeba patrzeć na temat dużo szerzej niż na kwestię chodu sportowego. Ja chociażem byłem lekkoatletą przede wszystkim też i patrzę na to w ten sposób, by jak najwięcej dzieci trafiało do lekkiej atletyki w tym najwcześniejszym wieku. Dzisiaj lekkoatletyka przegrywa konkurencję z innymi sportami albo z grami komputerowymi, a przecież dziecko 6-8-letnie powinno mieć szansę na to, by odkrywać już lekkoatletykę w wariancie takim rozwojowym, ogólnym. Dlatego zapraszamy dzieci już jako RK Athletics i Wawel Kraków do zajęć lekkoatletycznych razem z rodzicami. Od 6 roku życia można do nas trafić tutaj do klubu. Można potem rozwijać się też jako sportowiec wyczynowy w WKS-ie Wawel. Taką mamy, na tym polega ta cała umowa, żebyśmy wczesny nabór prowadzili, żeby prowadzić ogólną rozwojówkę i żeby również tym rodzicom, którzy na przykład dzisiaj się identyfikują jako biegacze w biegach masowych, gdzieś tam posmakowali tego lekkoatletycznego życia, w wymiarze już tym takim amatorskim zupełnie, ale by mogli pokazać swoim dzieciom, zobacz, tak to się robi, możemy to robić razem, dlatego ta formuła taka rodzinna, jednocześnie otwarta, bez limitu wiekowego, myślę, że jest czymś zupełnie nowym i potrzebnym tutaj, ponieważ uważam, że taki obiekt, takie możliwości, taka historia wymaga jak najszerszego wyjścia do społeczeństwa. Że sport to zdrowie, no to choćby wystarczy spojrzeć na Roberta Korzeniowskiego, służy sport każdemu, to wiemy doskonale.
cały czas czynnie uprawiasz, można powiedzieć, sport, no z maratonami włącznie, o ile dobrze wiem. Rzeczywiście jestem cały czas na chodzie, na biegu, wkrótce startuję w maratonie nowojorskim, dzisiaj też rano zrobiłem swój indywidualny trening, na co dzień też pracuję w grupie LuxMed jako menedżer medycyny sportowej, tak kwestia zdrowia i sportu, ona jest mi bardzo, bardzo bliska. Ja nie mam zamiaru być kimś, kogo oglądamy tylko w albumach czy na starych filmach i tyle. Nie mam też zamiaru dzisiaj walczyć o jakieś kolejne nowe medale czy rekordy, ale jako, że jakoś integralnie podchodzę do tego, kim jestem, skąd pochodzę i jaka jest też moja misja życiowa, no to ze sportu nie mam zamiaru rezygnować i na rozsądnym poziomie aktywności mam zamiar być no, tak długo, jak to będzie tylko możliwe. Bardzo dziękujemy i trzymamy kciuki za ten projekt, który dzisiaj właśnie został podpisany. Ja mam nadzieję, że to będzie fajny pierwszy krok RK Athletics i Wawel Kraków. No nie mogło być lepszego wyboru, żeby razem pracować. Dziękujemy serdecznie, wszystkiego dobrego. Dziękuję.